Katastrofa Smoleńska, odcinek drugi, fragment. Dla miłośników fanpage'a, kto książek nie czyta, jest osłem i kwita. Muszę Państwu powiedzieć, że fragment ten jest najbardziej kontrowersyjnym w tej książce, bardzo trudnym do zaakceptowania, ale taką wizję miał autor tej książki i musimy mu też na tego typu wizję pozwolić. Przecież są zwolennicy tej teorii. My, jako czytelnicy, niekoniecznie musimy się z tym zgodzić. Tym niemniej warto też mieć do tego fragmentu jakieś odniesienie. Wszystkich, którzy interesują się tą książką, zapraszam na stronę www.katastrofasmoleńska.pl i do zamawiania książek w wydawnictwie Astrum www.wydawnictwo-astrum.pl, naszej księgarni internetowej, lub napisać maila mail@astrum.wroc.pl. Książkę tę można dostać z autografem autora. Teraz fragment. Katastrofa Smoleńska, autor Jarosław Just. To chyba tutaj, odezwała się Nataszka, gdy już znaleźli się na miejscu. Wyciągaj komórkę i filmuj. Będę miała co pokazać mamie, jak wrócimy. Wania położył palec na ustach. Wolał się nie zdradzać z obecnością przed uzbrojonymi ludźmi krążącymi wokół dymiącego wraku, rozstawiającymi barierki i spisującymi coś na laptopach przy pospiesznie zaimprowizowanych biurkach. Wokół walały się w nieładzie porozszarpywane fragmenty ciał, niektóre zmiażdżone przez tony żelastwa, inne rozprute wzdłuż tułowia tak, że było widać odsłonięte kręgosłupy. Białe kręgi wystające z czerwonych zwałów ludzkiego mięsa, odrzucone brutalnie płaty skóry, jeszcze parowało ciepło ze stygnących ciał. Wnętrzności wytaczające się z brzuchów w kałużach krwi i żółci spękniętej wątroby. Niektóre ciała pozostawały w całości, jeszcze żywe. Wiły się jakby w spazmach, wrzucając mimochodem z rozprutych odszewnych różowe, kiełbaskowato-segmentowane pętla jelit. Nagle rozległy się strzały. Chłopak i dziewczyna odruchowo drgnęli, widząc, że celował człowiek stojący nad ciałem jednej z ofiar. Chodził wokół po placu i oddał jeszcze kilka strzałów w kierunku leżącej. Wania i Nataszka nie zdążyli się nawet jeszcze uspokoić po tym, co widzieli i słyszeli, gdy ktoś ich ułapił od tyłu. A wy do czego? Zapytał uzbrojony osiłek w czarnym kombinezonie. Wejście przyszli? Nie, my tylko, zaczął Wania. My się wybraliśmy na piknik, wypaliła rezolutnie Natasza i dodała, wskazując na wiklinowy balast. Mamy nawet kosz pełen pyszności, możemy pana poczęstować. No, pójdź swołoć, placi ob twa mać. Osiłek skrzywił się, chwycił Nataszkę za starannie ufryzowaną czuprynę i szarpnął tak, że dziewczyna wylądowała na ziemi. Kępa rudych włosów pozostała w wielkiej łapie goryla. Rozległy się jeszcze dwa strzały. Tu wyjaśnienie. Nie chodzi o to, że dobijano ofiary według wizji autora. Chodzi o to, że te ciała jeszcze się mogły wić. Jeszcze były jakieś unerwione konwulsje. Być może w ten sposób swoje emocje ktoś władowywał. Jest jakaś teoria, która mówi o tym, że takie strzały były słychać. Potem została obalona. Autor zachował tę teorię w swojej fabule. Myślę, że ta straszna scena w jakiś sposób oddaje dramat katastrofy smoleńskiej. Zapraszam do książki. Dziękuję.